Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Piątek, 8 maj, kolejna pobudka z krypto ekipą. Zaczniemy sobie może od razu dzisiaj szybciutko, bo jest trochę ważnych informacji. A jak wiecie, mamy piątek, a więc jak mamy piątek, weekendu początek, to wiele osób już gdzieś tam szykuje się do weekendu, a więc tutaj już się z Wami dzielę ekranem i po prostu startujemy. Słuchajcie, 3 dni, 18 godzin do halvingu, według tak jak lecą bloki, a więc jesteśmy coraz bliżej. Zanim jeszcze o halvingu i o Bitcoinie, to rozlosowałem dzisiaj nagrody. Wyniki losowania i filmik z losowania będzie na naszych grupach. Losujemy według komentarzy, także jeżeli komentowaliście naszą 10. pobudkę, to przypominam, 3 osoby dostają po $10 w tronie, 2 osoby dostają kubek krypto ekipy i są to komentarze numer 2, 7, 22. To są osoby, które dostają właśnie tutaj trona i komentarze numer 36 i 41 dostają oczywiście 2 kubeczki krypto ekipy. Oczywiście moje komentarze się nie liczą, a więc zgodnie z kolejnością te osoby wypiszemy później jeszcze w komentarzu i na naszej grupie, zarówno na grupie edukacja, jak i na grupie krypto ekipa będą wyniki. Także dziękuję wszystkim za udział i gratuluję zwycięzcom. Słuchajcie, lecimy to the moon. W nocy Bitcoin przekroczył magiczną barierę 10 tysięcy dolarów. Obecna cena 9913 dolarów, a więc lekko spadł. Natomiast w nocy ta magiczna bariera została przebita, co mnie bardzo cieszy. Można powiedzieć, że Bitcoin wrócił do ceny sprzed koronawirusa, a więc można powiedzieć, że zrobił reborn, a więc odrodzenie. No i tutaj zobaczymy, co będzie dalej. Wiele osób tutaj czeka na pewno na mocniejsze wybicie, wiele osób czeka na spadek. Ja część zysków z altów, tak jak mówiłem Wam już od jakiegoś czasu, zrealizowałem, siedzę sobie w Tetherze, siedzę sobie w stablecoinie i czekam po prostu, co tutaj się wydarzy. Natomiast tak jak mówię, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na ten wykres 30-dniowy, to mamy bardzo fajny powrót Bitcoina. Można powiedzieć, że Bitcoin dzisiaj poradził sobie z koronawirusem, natomiast ja uważam, że tak jak mówię, gospodarczo nie ma tutaj, że tak powiem, żadnych pozytywnych na razie rzeczy, żeby ten Bitcoin miał rosnąć, no ale mamy halving, mamy pozytywne sygnały z rynku, społeczność, ten czynnik, który Wam pokazywałem, czyli fear and greed, jest coraz lepiej, a więc społeczność gdzieś tam łapie pozytywne nastroje, no i mamy tutaj wzrost. Słuchajcie, to co wydarzyło się wczoraj, czemu dzisiaj poświęcę praktycznie całą naszą pobudkę, to jest Socios. Mamy oficjalne, potwierdzone partnerstwo z największą federacją mieszanych sztuk walk, z amerykańską federacją UFC. Oznacza to, krótko mówiąc, że będą tokeny UFC, że mamy partnerstwo. Dla mnie osobiście oznacza to dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, na pewno mamy tutaj mocny argument, czyli wejście Chili's na rynek amerykański. Wiem, że wiele osób czekało gdzieś tam na jakąś tam drużynę z NBA, wiele osób czekało tutaj na drużynę gdzieś tam jakąś mega znaną, natomiast samo UFC, bardzo znane, miliony kibiców na całym świecie, wiele osób gdzie interesuje się właśnie mieszanymi sztukami walk i na pewno jest to otwarcie rynku amerykańskiego. Na pewno przez UFC łatwiej teraz będzie trafić tutaj do drużyn czy futbolu amerykańskiego, czy NBA, a więc bardzo mocne wydarzenie. Jeżeli chodzi o aplikację Socios, to na pewno odbędzie się tutaj sprzedaż tych tokenów UFC. Ja na pewno będę w tym uczestniczył. Wiele osób pytało mnie na przykładzie tokenów Juventusu, w jaki sposób kupować te fan tokeny. Zawsze jak mamy nowy klub, jeżeli Socios i Chili's dodają nowy klub, można kupować go przez aplikację właśnie za tokeny Chili's. I teraz na przykład cały czas, póki nie mamy jeszcze tutaj na przykład tokenów PSG czy tokenów Atletico Madryt, to jeżeli wejdziecie na aplikację, macie tam tokeny Chili's, macie swój adres, możecie sobie je zrzucić i możecie sobie te tokeny klubowe kupić. Ja mocno zastanawiam się nad tokenami PSG, dlatego że przykład Juventusu pokazuje, że po wejściu na giełdę mogło fajnie rosnąć, a więc na pewno tutaj się pochylę nad tym, na pewno pochylę się nad tokenami UFC, natomiast musimy pamiętać, że jeżeli kupujemy fan tokeny przez aplikację, są one zamrożone na okres 90 dni. Słuchajcie, mamy również oczywiście potwierdzenie od drugiej strony, a więc potwierdzenie od UFC.
na oficjalnym Twitterze. Mamy oficjalne potwierdzenie od aplikacji Socios. Pewnie rzucą jakąś pulę tych tokenów UFC na naszej aplikacji, a więc kto zbiera te tokeny codziennie, kto ma aplikację Socios i odbiera tokeny, będzie mógł sobie tutaj polować i odbierać te tokeny za darmo. Przedtem było bardzo dużo tokenów klubowych, teraz dojdą tokeny UFC, a więc będzie można tutaj bardzo fajnie zapolować. No i oczywiście na Cointelegraphie jedno z głównych wydarzeń, partnerstwo Chili's z UFC. Mamy tutaj też taką informację, do czego mogą być wykorzystywane właśnie te tokeny UFC na aplikacji Socios. Mamy tu informację, że kibice będą mogli między innymi wymieniać je na bilety, będą jakieś tam zniżki, a więc myślę, że tutaj ten token będzie tokenem użytkowym i że wszyscy fani sztuk walk i fani UFC będą z niego korzystać. Na pewno wielkie wydarzenie dla całego projektu Chili's i dla całej aplikacji Socios. Dwa konkursy na oficjalnym Twitterze, w których warto wziąć udział. $2,500 Chili's airdrop. Także tutaj można sobie tutaj uczestniczyć. I drugi konkursik mamy, słuchajcie, też na Chili's. Celebracja nowego partnerstwa z UFC. $500 Chili's do rozdania. Follow Chili's, follow Socios, retweet. I należy dać retweet i dać odpowiedź i napisać swojego ulubionego zawodnika z UFC. Przypominam, że w UFC walczą również Polacy, kto się interesuje też wie, więc dla naszej polskiej społeczności też jest to taka fajna rzecz, że gdzieś tam będzie jakiś ten związek. Polecam konkursy oczywiście na oficjalnych Twitterach, bo zawsze można coś wygrać, często osoby też od nas wygrywają. Co do ceny, no to tutaj wydarzyło się to, co mniej więcej przewidywaliśmy, tak? Czyli była pompka, gdzieś tam doszło już nawet do 129 satoshi. Obecna cena jest chyba 101, tak jest, 101. A więc była pompka, potem był spadek, natomiast jeżeli popatrzymy na ten wykres 30-dniowy, czyli mniej więcej ten okres, w którym rozmawiamy gdzieś tam gdzie 2-3 tygodnie, gdzie było podane pierwsze informacje, że będzie nowe partnerstwo, to cena jest lekko wyżej niż była. Natomiast można było tutaj przyshortować, komu się udało, kto zagrał pod to wydarzenie, to gratuluję, że udało Wam się po prostu te tokeny pomnożyć. Token Just jest już oficjalnie na giełdzie Poloniex, można nim handlować, ja jeszcze nie kupiłem. Cena tokena nieźle wzrosła od tej fazy ICO, oczywiście nikomu, tak jak wczoraj Wam mówiłem, praktycznie z nas nie udało się kupić. Także tutaj dostępne właśnie jest w parze między innymi z Tronem, a więc można sobie pohandlować. Ja na razie czekam, poobserwuję parę dni, na pewno poobserwuję przez weekend. Chcę te tokeny mieć w swoim portfelu, zobaczę, co będzie działo się przez weekend. Weekend zawsze jest takim spokojnym okresem, że cena tutaj może spaść, a więc będziemy obserwować. Crypto.com, mamy tu fajną informację, jest tutaj na coinweekly.co zestawienie 100 najbardziej wpływowych ludzi w świecie blockchain. Oczywiście mądre głowy, na pierwszym miejscu CEO Binance, potem właściciel Bitmana, dalej na trzecim miejscu mamy CEO Twittera i tak dalej, i tak dalej. Na 17 miejscu uplasował się nam właśnie znany i lubiany Chris Marszałek z Crypto.com, a więc przejrzyjcie sobie, warto wiedzieć, kto jest wpływowy w tej branży, warto wiedzieć, kto jest właścicielem, kojarzyć sobie nazwiska, przynajmniej mniej więcej, kto za czym stoi. Mieliśmy wcześniej takie zestawienie już chyba na Cointelegraphie, teraz dochodzi tutaj kolejne, myślę, że tutaj w czołówce mało się zmieniło, natomiast warto po prostu się z tym zapoznać i warto sobie wiedzieć, kto tutaj jest kim. Witalik z Ethereum, miejsce szóste, a więc przyjrzyjcie to sobie, bo naprawdę warto się zapoznać. Dobra, słuchajcie, Tita Network, mamy tutaj duże wydarzenie, aplikacja na Androida. Przypominam, że jest to projekt, który mamy w swoim portfelu, który mocno obserwujemy i który daje nam również możliwość darmowych zbierania tokenów. Jeżeli się zarejestrujecie na tita.tv, macie tam możliwość zbierania T-Fuel, a więc tego paliwa, które jest już notowane na giełdzie. Dokładnie opiszę to, ten cały proces na naszej grupie, dam Wam link, pokażę Wam, w jaki sposób to wszystko działa. Natomiast ten projekt idzie bardzo mocno, przypominam, jest przed halvingiem, zaraz będziemy mieli halving, idzie sobie systematycznie w górę. Ja już w tym momencie zrealizowałem zyski około tygodnia temu, więc bezpiecznie sobie tutaj wyszedłem, czekam sobie na spadek, myślę, że przed halvingiem taki nastąpi. I to jest ten token, ten ich drugi token, ten token użytkowy, który zarabiamy sobie na platformie. Uwaga,
uwaga, za oglądanie streamów, za oglądanie streamerów otrzymujemy sobie token Tita Fuel, T-Fuel i możemy potem sobie go sprzedać na giełdzie, możemy wynagradzać twórców, możemy sami robić streamy, osoby, które oglądają mogą nas wynagradzać, a więc te wszystkie informacje poczekajcie na spokojnie, przez weekend wszystko Wam to opiszę i dostaniecie ode mnie na grupę, ale bardzo fajna możliwość, jeżeli ktoś, ja bardzo lubię projekty, które mają gotowy produkt, gdzie możemy zarabiać właśnie jakieś tokeny, uczestnicząc w różnego rodzaju zadaniach, czy po prostu tutaj oglądając streamerów. Ja akurat sobie, tak jak wiele osób zauważyło, oglądam tutaj poker, także, ale myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i patrząc, jak mocno ten projekt się rozwija, na pewno będzie bardzo dużo nowych informacji. Trust Wallet, mamy również konkurs, dużo tych konkursów na Twitterze, ale warto uczestniczyć, zbierać sobie te tokeny, 5000 TWT, 10 osób otrzyma po 500, bardzo proste zasady, retweet, follow i podać adres właśnie z portfela Trust Wallet, także tutaj zachęcam do udziału i mamy tutaj program partnerski, mamy kontynuację programu partnerskiego, a więc pamiętajcie, że jeżeli polecacie Trust Wallet, możecie otrzymywać tokeny TWT, no i mamy informacje na temat dystrybucji tych nagród z ostatniego miesiąca i mamy tutaj również oficjalną informację od Trust Walletu, że jeżeli chodzi o listing, no to tutaj nie jest Trust Wallet za bardzo listowany. Mamy coraz częściej do czynienia tutaj z takim procesem, że giełdy same wprowadzają jakieś tokeny. Przypominam, nasz duży airdrop SmartX, który zbieraliśmy, wczoraj widzieliśmy, że również wszedł na giełdę, że można było go sprzedać i od razu SmartX odcięło się od tego, powiedziało, to nie my, to ktoś sam wylistował, a więc często giełdy same biorą tokeny i listują. I tu mamy również informację, że nie ma oficjalnego listingu Trust Wallet Token, a więc ten TWT na żadnej giełdzie, a więc tutaj tradowanie jest na własne ryzyko. Natomiast fakt jest taki, że mamy giełdę, na której jest ten token i można nim handlować. Natomiast jak widać, nie jest to absolutnie oficjalna rzecz. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Top altcoins, jeżeli chodzi o 7 maja, OX, Ethereum, TomoChain, Bitcoin i Crypterium. Mocno bardzo przyglądam się TomoChain. Tu daję Wam już taką pierwszą informację. Projekt gdzieś tam mocny, gdzieś tam coraz większa społeczność, coraz więcej informacji, coraz więcej ludzi gromadzi się wokół tego projektu. Będę robił mocniejszy research w weekend. Tego projektu nie mam jeszcze w swoim portfolio, ale taka pierwsza informacja dla Was, że zaczynam się przyglądać, że będę tutaj sprawdzać, więc również jak ktoś ma ochotę, można zerknąć sobie TomoChain. Myślę, że na ten projekt trzeba zwrócić uwagę. BitBay, dzisiaj mamy tutaj mądre głowy, będą mówiły o 19.30, będzie debata, będą mówiły właśnie, co będzie działo się po halvingu, jaki halving będzie miał tutaj skutki, a więc kto ma sobie czas wieczorem, link macie zarówno na giełdzie BitBay, jak i na ich oficjalnym Twitterze, jak i koncie na koncie na Facebooku, a więc sobie tutaj zerknijcie, ja na pewno będę tą debatę oglądał. Konto na dzisiaj, CryptoDog, postać z Twittera, 188 tysięcy subskrybentów, szybkie tweety, krótkie tweety, tweety zawsze wartościowe, tweety odnośnie ceny Bitcoina, tweety związane właśnie z rynkiem, polecam śledzić, jest to kolejna osoba, którą po prostu warto obserwować na Twitterze, bo daje bardzo dużo cennych informacji. Na koniec porozmawiamy sobie szybciutko o skamach. Słuchajcie, przeraża mnie to, co się dzieje na YouTubie. Na YouTubie od jakiegoś czasu są transmisje live, oczywiście lewe transmisje, gdzie ludzie rozdają, jakieś firmy udają, że rozmawiają z CEO jakiegoś projektu i niby rozdają bitcoiny, czyli przelej 0,1 bitcoina, dostaniesz 0,2 bitcoina, przelej 0,2 bitcoina, dostaniesz 0,4 bitcoina. No i słuchajcie, jest to przerażające, dlatego że w tych transmisjach uczestniczy po kilka tysięcy ludzi, także nie dajcie się na to nabrać, nikt za darmo nie daje takiej ilości bitcoinów. Pamiętajcie, jeżeli chcecie uczestniczyć w jakimś airdropie, nasza grupa w tym się specjalizuje, dołączcie nasze grupy, sprawdźcie nasze grupy, natomiast tego typu ściemy omijajcie z daleka, bo stracicie po prostu swoje kryptowaluty. Ostatnio był contest Ledgera i również była taka sama sytuacja. Było fejkowe konto Ledgera na YouTubie, kilka tysięcy ludzi oglądało i rozdawali bitcoiny, wpłać 0,1 bitcoina, otrzymasz 0,1 bitcoina. A więc skamom mówimy zdecydowane nie. Nasz scam alert działa, na grupie edukacja staramy się dawać również najmocniejsze projekty, również na naszej grupie telegramowej, gdzie robimy opisy airdropów, a więc jeżeli chcesz wiedzieć, który airdrop jest dobry, a który to jest scam,
który chce zawinąć twoje kryptowaluty do torby i powiedzieć ci bye bye, to po prostu śledź naszą grupę, bo jesteśmy specjalistami, jeżeli chodzi o odbieranie airdropów. Dobra, słuchajcie, lecę do roboty, na dzisiaj to by było na tyle. Weekend mamy wolny, ale przez weekend wleci na grupę kilka nowych tematów. Między innymi przedstawię wam właśnie projekt Tita, gdzie możemy zarabiać te darmowe tokeny Tita TV, a więc poczekajcie, będzie link, będzie opis, pokażę wam, jak codziennie zdobywać te tokeny, jak odbierać dodatkowe bonusy i będziemy lecieć z tematem. Dobrego dzionka, dobrego weekendu, a w weekend widzimy się jeszcze na naszym Zoomie. Dzięki ekipa za obecność, hej!